rzeczy jeszcze, może są pytania, ponieważ ja mogę mówić tutaj chciałem, tylko ze względu na to, że czas nie powinien być przedłużony, pewna myśl powinna mieć charakter syntetyczny. Ja chcę wyraźnie tutaj zaznaczyć, że udowadniam tezę, że tak dzieje się jak w prezentowanym kazusie, ze względu przede wszystkim na reifikację prawa, czyli uprzedmiotowienie dzisiaj rodziców. Oni mają deklarację, że są przedstawicielami dziecka, odpowiadają za życie. Natomiast z punktu widzenia tego prawa i jego stosowania mamy do czynienia dzisiaj z czym? Przecież proszę zwrócić uwagę, rodzice zostali ścigani. Uruchomiono środki przymusu w postaci instytucji, jaką jest policja. Policja służy do ścigania przestępców. Policja nie służy do ścigania rodziców, którzy dbają o dobro dziecka. Mamy zupełnie dzisiaj z reifikacją, czyli odwróceniem proporcji pewnych zadań na rzecz określonych podmiotów. A najważniejszą rzeczą to jest kategoria prawa, która wyjęta jest spod wartości. Podstawowym filarem prawa jest system aksjologiczny, system społeczny i system instytucjonalny. Państwo dzisiaj w telewizji TVN wskazali podstawy prawną w postaci aktu wykonawczego, który nie ma w ogóle mocy prawnej, w oparciu o który następuje przymus leczenia. Dlaczego to tak jest? Dlatego, bo nie można, bo należałoby stworzyć podstawę ustawową opartą na porządnej wiedzy naukowej, która bezwarunkowo musiałaby powiedzieć, że trzeba się szczepić. Dzisiaj tego nie można zrobić. W związku z tym tworzymy pewne luki, czy tworzymy pewne niedomówienia. One mają charakter celowy i świadomy, po to, żeby wprowadzać instytucje, które rzekomo strzegą prawa, aby wszyscy przymusowo go przestrzegali. Przecież prawa przestrzega się nie na poziomie nakazów, zakazów, tylko kontroli autotelicznej, czyli wewnętrznej. To ja mam dokonać wyboru ze względu na swoją świadomość. Państwo, którzy interweniują, rodzice okaleczonych dzieci przez system akulturowy i prawo pozbawione wartości i zreifikowane, dzisiaj do tych rodziców uruchamia się nawet środki instytucjonalnej kontroli, tak jak do przestępców. Przecież to jest po prostu rzecz skandaliczna, gdzie prawo powinno być elementem, jak mówił Kant, myślenia każdego człowieka, który jest myśleniem wszystkich ludzi. Ludzie, ci okaleczeni, którzy dzisiaj prowadzą debatę, upominają się o ten powszechny akt świadomości społecznej, a oni w odpowiedzi na to spotykają się z aktem represyjności jeszcze w obliczu prawa. Sąd wydaje tymczasowe postanowienie o ograniczeniu władzy rodzicielskiej. To z punktu widzenia prawa jest skandal ze względu na brak jakiejkolwiek aksjologii i zrozumiałej treści społecznej. Panie profesorze, tutaj jeszcze ze studia pan Bartłomiej Grysa chciał proszę słowo. Uprzejmie. Panie profesorze, chciałem zadać jedno pytanie, takie też tak, jakoś podsumowujące może tą całą naszą dzisiejszą dyskusję, audycję. Czy wobec tego można powiedzieć, że przymus szczepienny w Polsce jest zamachem na prawa rodzicielskie? Oczywiście jest to zamach na prawa rodzicielskie, które powinny być bronione ze strony państwa, ponieważ państwo w stosunku do obywatela przejąć powinno funkcję tak zwanego solidaryzmu społecznego, czyli opierać się interakcję pomiędzy rodzicem a instytucjami państwowymi, w tym szpital, na uczciwości, pomocowości i skuteczności. Na aktach proaktywnych, a nie na aktach wrogich, reaktywnych. To jest element nie tylko przymusu, ale powiedziałbym nawet więcej, to jest element pewnego wywieranego terroru na człowieka. Dziękuję bardzo za tą odpowiedź. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, panie profesorze, za to słowo, za czas nam poświęcony. Pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Kłaniamy się, panie Terror profesorze, every day. Tym ostatnim głosem ze strony słuchaczy. Poprosiliśmy też o komentarz pana profesora Andrzeja Bołandynowicza, profesora nauk prawnych. Drodzy Państwo, też prosiłbym was w studio o słowo podsumowania, bo czas rozmów niedokończonych to będzie niedokończona kolejna nasza
dyskusja, debata. Mamy nadzieję, że też w jakiś sposób przyczyni się chociażby tym bardzo takim ważnym głosem pana profesora do tego uszanowania praw, które mamy. Kto rozpoczyna? Pierwsze niewiasty, pani Małgorzata Dźwikowska-Bąkowska, założycielka i członek stowarzyszenia STOPNOP. Proszę bardzo. Trudno podsumować tę dyskusję. Z pewnością są te rozmowy niedokończone. Jednak myślę, że dodadzą odwagi ludziom i pokażą, że jednak warto brać odpowiedzialność za rodzinę, za siebie i warto, żebyśmy pamiętali, że w ramach zobowiązań, które my mamy, które państwo mamy wobec nas, że procedury medyczne nie są prawem, a służba zdrowia to nie władza. My nie mamy się czego bać. My jesteśmy partnerami. Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy się tak czuli, żebyśmy mieli tego świadomość. Dziękuję. Druga niewiasta, pani mecenas Joanna Wąsik, adwokat z zakresu prawa rodzinnego. Proszę bardzo. Proszę państwa, ja oczywiście podpisuję się pod tym, co powiedziała moja przedmówczyni. Zachęcam wszystkich rodziców, którzy nie chcą szczepić swoich dzieci, żeby słuchali swojego głosu, głosu serca, bo wierzę, że oni podejmą lepsze decyzje niż ustanowiony przez sąd kurator, niż lekarz, czy pracownik sanepidu, żeby nie ulegali tej presji, żeby walczyli, żeby nie pozwalali wkraczać komukolwiek w tą ważną sferę życia, w sferę życia rodziny. Żeby byli odważni. Tego życzę wszystkim rodzicom. Bardzo dziękuję. I pan dr Bartłomiej Grysa, redaktor katolickiego dwumiesięcznika ewangelizacyjnego. Miłujcie się. Ja bardzo dziękuję za te głosy specjalistów, które słyszeliśmy też dzisiaj i mam nadzieję, że to jest taki mocny głos też do naszych rządzących, do ministra zdrowia, do głównego inspektoratu sanitarnego, do rzecznika praw dziecka, o to, żeby szanować prawa rodziny, żeby znieść ten haniebny przymus szczepienny w Polsce i żebyśmy po prostu faktycznie doświadczyli w tych kwestiach też zdrowotnych dobrej zmiany i żebyśmy też doświadczyli tego, o czym też mówiła pani premier na samym początku, żeby zwrócić dzieci rodzicom też w kwestii decydowania o opiece zdrowotnej. A kwestia, czy się jest dobrym rodzicem, czy się szczepi i nie szczepi, to... Myślę, że to jest kwestia, jeżeli damy wolny wybór, to i damy wolność właśnie rodzicom... Że też nie stygmatyzujemy w żadną stronę, oczywiście, nie stygmatyzujemy. Jeżeli ktoś chce szczepić, chce nie szczepić, niech po prostu ma taką wolność wyboru. Myślę, że to też profesor Bohandynowicz bardzo pięknie podsumował, że to jest na pewien, jednak użył nawet mocniejszego sformułowania, terror po prostu. Jest to terror, który powinien się skończyć natychmiast. Bardzo dziękuję państwu za rozmowę. Prawa rodzicielskie, a przymus szczepień w Polsce. Nasi goście, przypomnę, pani Małgorzata Dźwiekowska-Bąkowska, założycielka i członek Stowarzyszenia STOPNOP z Poznania, pani Joanna Wąsik, pani mecenas, adwokat z zakresu prawa rodzinnego i pan dr Bartłomiej Grysa, redaktor katolickiego dwumiesięcznika ewangelizacyjnego. Miłujcie się. Bardzo dziękujemy tym, których poprosiliśmy o słowo i zgodzili się na wypowiedź na naszej antenie. Dziękujemy też państwu za uwagę, dziękujemy za telefony, udział w naszym programie. To były rozmowy niedokończone. A już za chwilę w naszym programie czas na wspólną modlitwę, kompletę z liturgii godzin. Kto będzie się z nami modlił? Stanisław z Kraśnika. Witamy serdecznie, Boże.
pierwsze, czy kompleta po pierwszych nieszporach z niedzieli uroczystości. Boże, wejdzie ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Dobiega końca kolejny dzień. Dziś też wspomnienie świętego ojca Pio, który ukazuje nam, jak można kochać Boga, jak można zatopić się w tej miłości, jak można całym życiem odpowiadać na tę miłość, jak można kochać drugiego człowieka, służyć mu. Za taką świetlaną postać chcemy podziękować Tobie, Panie. Dziękujemy, bo Ty umacniasz naszą wiarę, naszą miłość. Dziękujemy Ci za doświadczenie Twojej miłości, za Twojej świętości, za Twoją łaskawość, miłosierdzie nad nami. Ale też świadomi naszej słabości, stając przed Tobą, przyznajemy się do naszych grzechów, słabości, małości, do lęków. Wybacz nam, że może jeszcze zbyt mało wymagamy od siebie, by być światłem dla świata, solą ziemi. Że może jeszcze zbyt mało takiej determinacji, takiego oddania się, chęci tego, byś Ty się mógł nami posługiwać w dziele ewangelizacji, w dziele budzenia sumień ludzkich. Może są jakieś właśnie przestrzenie w moim życiu, w których się ograniczam, w których nie pozwalam Tobie na to, byś tam wszedł ze swoją miłością, swoim światłem. Wybacz zaniedbania, te, które wynikają z racji stanu, powołania. Wybacz za złe myśli, pokusy, które może pozwoliliśmy, by nawet na chwilę zagościły w naszych sercach. Panie, który zostałeś posłany, by uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, by się wstawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórcę Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci. Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem. Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenika i głębokie nocy ciemności. Pospraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie. I wysłuchaj moją modlitwę. Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość. Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę. Jak długo będą ociężały Wasze serca, mężowie, czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa? Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał. Zadrżyjcie, już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie. Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu. Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza. Więcej wlać radości w moje serce niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina. Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty, jeden Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj moją modlitwę. Wśród nocy
Błogosławcie Pana. Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu. Znieście Wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana. Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, Ten, który stworzył niebo i ziemię. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wśród nocy błogosławcie Pana. Proszę. Z Księgi Powtórzonego Prawa. Słuchaj, Izraelu. Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Coś nareszcie z Biblii jest, bo to ciągle... Ludzie nie mają świadomości, że to jest w Piśmie Świętym. Ludzie nie mają świadomości, że te słowa są w Biblii. Takie, wiesz, jakie święty katolicki napisał, tak myślą. Ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny. Powierzam ducha mojego. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas usłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza. Gwiazdo morska do nieba, ścieżko najprościejsza. Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego. Tyś jedyną nadzieją człowieka wiecznego. Raz podźwignąć prosimy lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela. Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela. Panno przedtem i potem świata podźwignieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem. Racz się stać, bo Panno za nami grzesznymi. Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeszcze raz Stanisław z Krośnika. Bóg zapłać, Panie Stanisławie. Szczęść Boże. Bardzo dziękuję Państwu za czas wspólnie spędzony. Życzę dobrej, błogosławionej nocy. Dobrego dnia Pańskiego. Za chwilę ostatnie wydanie wiadomości, które przedstawi Piotr Brzezina, a po północy będzie z Państwem ojciec Janusz Dyrek. Skrót wiadomości z kraju i ze świata. W Warszawie odbyły się obchody 76. rocznicy sformowania pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej oraz Dnia Spadochroniarza. Jednym z punktów obchodów była ceremonia pochówku jednego z ostatnich żołnierzy formacji, generała brygady Alfonsa Wiktora Maćkowiaka. W katedrze polowej Wojska Polskiego sprawowana była msza święta żałobna. Następnie prochy generała spoczęły w kwaterze żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie, na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Prezydent Andrzej Duda w liście wystosowanym na uroczystości wskazał, że generał Maćkowiak od młodości Polskę gorąco kochał i chciał jej służyć.
mężnie stawał w jej obronie, walcząc z niemieckim najeźdźcą, zaznaczył. Poseł Dominik Tarczyński z PiS-u chce przesłuchania przedstawicieli niemieckiego rządu w sprawie polityki migracyjnej. Jak poinformował na antenie Radia Maryja, oficjalny wniosek w tej sprawie złoży 7 października na posiedzeniu Komisji do Spraw Imigracji oraz Komisji Prawnej Rady Europy. Takie działanie to efekt publikacji dziennika Die Welt. Poinformował on, że zespół ekspertów niemieckiego Bundestagu uznał za niejasne podstawy prawne decyzji o otwarciu granicy dla uchodźców podjętej we wrześniu 2015 roku przez kanclerz Angelę Merkel. Komisja Europejska ma przedstawić dodatkowe dowody, czyli mapy i zdjęcia Puszczy Białowieskiej, na które powoływała się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii. Taką decyzję podjął unijny trybunał, poinformował o tym rzecznik Ministerstwa Środowiska Aleksander Brzuska. Ministerstwo Rozwoju chce powołania powszechnego samorządu gospodarczego. Dzięki niemu przedsiębiorcy mieliby możliwość opiniowania ustaw, umów międzynarodowych, wysuwania własnych inicjatyw, a nawet rekomendowania kandydatów do rad nadzorczych państwowych spółek. Projekt zmian w tej sprawie ma powstać po szerokich konsultacjach z przedsiębiorcami. Resort planuje je rozpocząć w październiku. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chce pomóc w wymianie pieców na bardziej ekologiczne. Wsparcie finansowe ze strony funduszu będzie możliwe wówczas, jeśli do współpracy włączą się wojewódzkie oddziały tej instytucji. Pierwsze umowy, jak zapowiada prezes funduszu Kazimierz Kujda, mogą zostać podpisane już w październiku podczas targów Poleco w Poznaniu. Kierowcy mogą już pojechać nowym, blisko 20-kilometrowym fragmentem drogi ekspresowej S7 na odcinku od Jędrzejowa do Krakowa. To ważny dzień dla transportu drogowego w Polsce, podkreślił minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podczas ceremonii otwarcia. W ramach inwestycji powstała dwujezdniowa trasa ekspresowa o długości około 20 km z 4 węzłami w Jędrzejowie, Łączynie, Mierzawie i Wodzisławiu. Od października będzie funkcjonował nowo utworzony rejestr przestępców seksualnych. Znajdą się w nim dane około 800 najgroźniejszych sprawców. Celem powstania rejestru jest poprawa bezpieczeństwa, zwłaszcza osób nieletnich. W ten sposób resort sprawiedliwości chce przeciwdziałać zagrożeniom związanym z przestępczością na tle seksualnym. Radio Maryja i Telewizja Trwam znalazły się w czołówce najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce. Z raportu Instytutu Monitorowania Mediów wynika, że Telewizja Trwam w sierpniu była cytowana 292 razy. Wśród stacji telewizyjnych znalazła się na drugim miejscu. Natomiast Radio Maryja uplasowało się na czwartej pozycji w zestawieniu najbardziej opiniotwórczych rozgłośni radiowych. Powoływano się na nie 115 razy. Solidarność pracowników sądownictwa chce spotkania z wicepremierem Mateuszem Morawieckim. Związkowcy wystosowali specjalne pismo w tej sprawie. Domagają się w nim zapewnienia dodatkowych środków na wynagrodzenia dla urzędników sądowych w przyszłorocznym budżecie. Co roku u ponad 2000 osób w Polsce rozpoznaje się raka nerki. To obecnie jeden z najczęściej występujących nowotworów. Ze względu na fakt, że jego objawy występują bardzo późno, najczęściej jest bardzo trudny w leczeniu. W związku z tym lekarze i eksperci przypominają o potrzebie wykonania regularnych badań profilaktycznych USG jamy brzusznej. Zwracają też uwagę na czynniki ryzyka, jakim jest m.in. palenie tytoniu, nadciśnienie, cukrzyca i otyłość. Abstynencja kobiet w ciąży, wychowanie oraz edukacja dzieci i młodzieży w kulturze trzeźwości, a także zakaz reklamy napojów alkoholowych to główne punkty przesłania Narodowego Kongresu Trzeźwości, poinformowało Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski. Dziś zakończyła się część studyjna obrad pod hasłem Ku trzeźwości narodu – odpowiedzialność rodziny, kościoła, państwa i samorządu. Spotkanie trwało od czwartku.
Moje przesłanie dla obywateli Polski i innych krajów unijnych jest jasne. W nadchodzących latach Wielka Brytania chce być waszym najsilniejszym przyjacielem i partnerem, napisała premier Theresa May. Wczoraj szef brytyjskiego rządu rozmawiała też przez telefon z premier Beatą Szydło. Rozmowy dotyczyły negocjacji związanych z Brexitem oraz przyszłych relacji Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Przeddzień wyborów do Bundestagu topnieje przewaga Angeli Merkel nad jej najgroźniejszym rywalem, Martinem Schulzem. Jak podał jeden z niemieckich dzienników, gdyby Niemcy mogli bezpośrednio wybrać kanclerz, 45% wskazałoby na Merkel, a 32% na Schulza. Oficjalne wyniki jutrzejszych wyborów będą znane w poniedziałek. Test nowego irańskiego pocisku balistycznego zakończył się sukcesem, poinformowała anglojęzyczna stacja Press TV. Film ze startu rakiety pokazał państwowy irański nadawca radiowo-telewizyjny. W Katalonii trwają protesty przeciwko zakazowi przeprowadzenia wyznaczonego na 1 października referendum w sprawie niepodległości tego regionu. Hiszpańskie władze w ostatnich dniach podjęły szereg działań, aby udaremnić głosowanie, które uważają za nielegalne. Ponad 10 tysięcy osób zostało ewakuowanych z domów na indonezyjskiej wyspie Bali z powodu wzmożonej aktywności wulkanu. Wczoraj władze Indonezji podniosły poziom zagrożenia wulkanicznego na najwyższe. Wulkan od sierpnia wykazuje zwiększoną aktywność. W tym tygodniu w jego pobliżu zarejestrowano setki wstrząsów. Tą informacją kończymy skrót najważniejszych wydarzeń mijającego dnia. W niedzielę 1 października o godzinie 11.30 będzie miała miejsce uroczystość poświęcenia kościoła w parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Olkuszu. Eucharystii konsekracyjnej przewodniczyć będzie pasterz diecezji sosnowieckiej, jego ekscelencja ksiądz biskup Grzegorz Kaszak. Współkoncelebrować się będą jego ekscelencja ksiądz biskup Piotr Skucha, biskup pomocniczy diecezji sosnowieckiej oraz kapłani reprezentujący prezbiterium tejże diecezji. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy poprzez bezpośredni udział w uroczystościach, a także za pośrednictwem transmisji Radia Maryja i telewizji Trwam, którą rozpoczniemy w niedzielę 1 października o godzinie 11.30. Błogosławieni, błogosławieni, przez nas.
ten do Boga oglądać tak. Śpiew to wiesz, Panu Bogu się na pewno nie podoba. Jak najpiękniej po faryzejsku myślał, ona zaśpiewa. Najpiękniej to się dusza liczy, uczucie. Świat ducha, a nie życie kogulskiej. Obrzydliwe. Dla Pana Boga co może być, to może być obrzydliwe takie coś. I śpiewanie. O, albo to. To jest artysta, wiesz, za 5 zł. Artysta za 5 zł. Obrzydliwe rycie. To nie pasuje nawet do Biblii. Gdzie tu wiesz? I prześladują faryzeusze w dalszym ciągu. Faryzei, uczeni w piśmie, tytularni i faryzeuszy. Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu, w naszym domu, w naszych domach. Rozpoczął się nowy dzień, 24 dzień września, niedziela. Ten nowy dzień chcemy rozpocząć w imię Boże, czyniąc znak Krzyża Świętego, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen oraz śpiewając pieśń Bogu Rodzica. Niedziela, 24 dzień września, rozpoczęta, rozpoczął się Dzień Pański, 25 niedziela zwykła. Dzisiaj też imieniny obchodzą Gerard, Teodor. Będziemy pamiętać o solenizantach już jeszcze za chwilę. A wspominamy poświęcenie katedry w Bielsku-Białej, poświęcenie także kościoła katedralnego w Kaliszu. Jak również wspominamy świętą Franciszkę Marię Camporoso, święta zakonnica. Zmarła w 1866 roku, pamiętając, że w wieku 21 lat wstąpiła do zakonu braci mniejszych, to święty, przepraszam, zmieniłem tutaj płeć, święty Franciszek Maria Camporoso z zakonu braci mniejszych kapucynów w Genui. Jako brat zakonny pragnął spełniać najniższe posługi. Przez 40 lat pełnił obowiązki kwestarza, kontaktując się codziennie z ludźmi, apostołował wśród nich przez przykład modlitwę i pokutę. Kiedy w 1866 roku wybuchła w Genui epidemia cholery, prosił w modlitwie Boga, aby przyjął jego ofiarę życia. Zmarł na skutek zarazy. Po jego śmierci epidemia zaczęła wygasać. Bóg daje życie, Bóg odbiera. Nie wolno się modlić o śmierć. Mamy także Hermana, o pseudonimie też tutaj przy domku Kaleka, błogosławiony, urodzony w Szwabii, a zmarły w 1054 roku w Reichenau. Niepełnosprawny, prawdopodobnie od urodzenia nie poruszał się samodzielnie, czytał i pisał z trudem. Rodzice oddali go do klasztoru benedyktynów, gdzie objawił niezwykle swoje walory duchowe i umysłowe. Wspominamy także Kolumba Janinę Matyldę Gabriela, to jest założyciel zgromadzenia sióstr, założycielka tym razem sióstr zgromadzenia benedyktynek od miłości, tak zwanych czynnych, ukończyła szkołę sióstr benedyktynek we Lwowie i następnie rozpoczęła u nich nowicjat. Profesja zakonna, potem wyjazd do Rzymu i tam zajęła się katechizacją dzieci i młodzieży. Opiekowała się chorymi, ubogimi, otworzyła zakład zwany domem rodzinnym. Także dzisiaj wspominamy błogosławioną Teklę, dziewicę męczennicę, pochodziła Ikonium, miasto, też odwiedzili święty Paweł i Barnaba. Słuchając ich nauki, jako młoda dziewczyna postanowiła stać się
chrześcijanką, czyli uczennicą Chrystusa. To dzisiaj ci święci, a imieniny obchodzą, jak już mówiliśmy, Gerard oraz Teodor, a także Kolumba, Tekla i również Franciszek. Najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej życzymy. Również u początku tego dnia chcemy pamiętać o solenizantach dzisiejszych, także i o ofiarodawcach. Dziękujemy tym, którzy systematycznie wspierają Radio Maria swoją modlitwą, o darami też cierpienia, ale również i darami serca. Do naszych ofiarodawców należą tutaj z Brzost, miejscowości Brzostek, pani Łucja Szpak, Władysława Kaput, Roman Zięba, Krystyna Gacoń, pani Zofia Gliszcz, Józef Maziarka, Leopold Maziarka, Janina Zastawna, Zofia Wilusz, Stanisław i Stanisława Zięba, Jan Irena Kawalec, Genowefa i Jan Ogrodnik, pani Danuta Sienkowska, pani Lucja Bryda, Władysława i Józef Nowakowie, także Krystyna Rynda-Szarek, Kazimiera Owsiak, Halina Lejkowska, Antonina Staniszewska, Piotr Zofia Hals, Danuta Ludwik Lukowicz, pani Zofia Bulsa, Dorota i Benedykt Lucja Szpak, Sebastian Pocisa, Krystian i Adrian Sojka. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkich upominek muzyczny. Śpiewa Andrzej Cierniewski, a potem także przypomnienie naszych kont bankowych. Piękna muzyka. Do rozpuku. Piękna muzyka. Żeby miłość zbudziła się w nas. Oj, przestań.